Mniej więcej połowa sieci wysokiego napięcia jest już schowana pod ziemię. A co ważne, powstaje też już również wylot z tunelu na powierzchnię, na budowie STP Karolin, czyli z bazy utrzymania całej drugiej linii metra warszawskiego. Jak to teraz wygląda na koniec sierpnia 2023? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, Cześć Zosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał, zapraszamy do metra. Tutaj lecimy sobie prosto na stację metra Karolin, gdzie w poprzednim filmie numer 66 mogliście zobaczyć całą budowę metra Chrzanów, Lazurowa i Karolin. A w dzisiejszym filmie zobaczycie, jak wygląda stacja techniczno-postojowa Karolin, która się tutaj znajduje za ostatnią stacją, za torami odstawczymi, tutaj już na powierzchni. Cała stacja techniczna będzie obsługiwać całą drugą linię metra i na początku M3, żeby po prostu technicznie obsłużyć wszystkie pociągi, wszystkie naprawy, wszystkie elementy, jeżeli chodzi o mycie, obsługę techniczną, to wszystko będzie się właśnie w tym miejscu działo na stacji techniczno-postojowej Karolin, czy też po prostu poprzednio nazwanej Mory. W tym miejscu dużo jest obiektów, o wszystkich trochę opowiem, pokażę Wam, jakie jest zaawansowanie budowy, pokażę, jak tam jest schowana sieć wysokiego napięcia pod ziemię i zobaczymy sobie na pierwsze rozjazdy, gdy się pojawiają już na terenie STP Karolin. Tymczasem w tym miejscu widzicie duży obiekt przyobiektowy, który znajduje się obok hali napraw taboru, która jest poza krenem, natomiast w tym miejscu na końcu widzicie coś innego, czyli budynek numer 25, jest to hala tokarni i lakierni, w tym miejscu będą naprawione wózki. Oczywiście dalej możemy też zaobserwować kolejny zbiornik retencyjny. Samych zbiorników retencyjnych na terenie STP jest naprawdę dużo. Większość jest widoczna, ale nie wszystkie. Część jest schowana nawet pod ziemią. Więc jak coś, tak to wszystko w tym miejscu prezentuje się. Tu patrzymy od przodu na właśnie halę napraw taboru, która się znajduje w tym miejscu. Następnie dalej patrząc widzimy mniejsze budynki, jak chociażby budkę wartowniczą i całą biurę przepustek od drugiej strony. Tu już widzimy po kolei budynek numer 6, 5, 4, 3, 2. To są oczywiście kolejne elektrowozownie, które się stąd ciągną aż do samego wylotu tunelu ze stacji metra Karolin. Sam wylot ze stacji metra Karolin jest właśnie w tym miejscu, obok starego Tesco w tym miejscu. Tu widzicie też te kanały rewizyjne, które są powoli poukładane w niektórych miejscach jeszcze pod siecią wysokiego napięcia. No i dalej widzimy jeszcze niskie budynki, ale już powoli zarysowujący się wyjazd z tunelu i tam dalej na horyzoncie ten wysoki budynek wyformuje na stawni. Ale dobra, zerknijmy sobie z bliska, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o te budynki i co tu się właściwie dzieje. To większość budynków, gdzie sieć wysokiego napięcia nie jest po drodze, ma już gotową konstrukcję, jeżeli chodzi o część kubatorową. No i pojawiają się dachy, w niektórych miejscach już nawet trwa wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne. Tu widzimy właśnie tą halę tokarni i lakiernię w tym miejscu, która się oczywiście prezentuje, czyli tak jak powiedziałem, budynek numer 25. Które się ciągnie na całej tutaj długości. Następnie w tym miejscu się zaczyna budynek numer 10, czyli hala napraw taboru. Tutaj wszystkie większe rzeczy, które będą musiały być naprawione na terenie całego składu, będą właśnie w tym miejscu realizowane, czyli jeżeli będą jakieś większe rzeczy, które po prostu nie da się zrobić normalnie w elektrowozowni, tu to wszystko będzie realizowane w głównym miejscu. Oczywiście prawie każdy z tych torów ma kanały rewizyjne, więc można wejść pod skład, jak i również na górze widzicie, że się znajduje suwnica, więc na spokojnie duże elementy można zdemontować, można podnieść też na specjalnym sprzęcie będzie można podnieść całe pudło jednego wozu, jak również oczywiście będzie można odczepiać wózki, więc tak to będzie wszystko w tym miejscu wyglądać. Ten budynek jest naprawdę szeroki, więc tu jeszcze nie widzicie, ale ta część zadaszona, która jest po prawej stronie, to jest cały budynek numer 10, również z tą częścią po lewej stronie, która jest jeszcze aktualnie zupełnie niezadaszona. To wszystko jest ten jeden cały wielki, ogromny obieg, ale tutaj po prostu większość prac jeszcze nie mogą być realizowanych, bo w tym miejscu znajdował się słup od wysokiego napięcia, który w ostatnim czasie został zlikwidowany i już mogą się rozpocząć właśnie większe prace, jeżeli chodzi o tą realizację w tym miejscu. Tu z kolei widzimy kolejne prace, jeżeli chodzi już o elektrowozownię, jak również o budynek 21, który jest trochę jeden z bardziej schowanych budynków. Jest to budynek pomocniczy dla taboru metra, który się znajduje, tutaj za chwilę go zobaczycie.
Na końcu, teraz te budynki wyższe, które widzicie, to są końcówki elektrowozowni, gdzie będzie zaplecze techniczne. Natomiast tutaj po prawej stronie będzie się nadawać właśnie ten budynek pomocniczy dla całego taboru metra. Tutaj właśnie jest końcówka każdej z elektrowozowni, gdzie oczywiście trochę będzie elementów, jeżeli chodzi o biura. Na środku elektrowozowni, jak widzicie, stoją jeszcze aktualnie słupy od sieci wysokiego napięcia, które w tym miejscu konsekwentnie są już chowane i faktycznie tylko i wyłącznie na jednej z tych sieci jest jeszcze prowadzony prąd. Na pozostałych, no jeden już jest całkowicie zlikwidowana sieć, druga aktualnie znika. Zresztą za chwilę zobaczycie na ujęciach, jak kable wysokiego napięcia. Znaczy, to nie są kable, bo już słyszałem, że było błędnie nazywa. Po prostu ta sieć wysokiego napięcia leży na poszczególnych budynkach, już odłączona faktycznie. No, w tym miejscu oczywiście są właśnie mory, jeżeli chodzi o całe rozciąganie prądu na tą część Warszawy i dalej też na dalszą część Polski Zachodniej, która też jest ściągana ten prąd. To właśnie wszystko w tym miejscu się rozchodzi na tą całą część Warszawy. No i dlatego też nie dało się tego zrobić, żeby po prostu zamknąć w jednym momencie całą sieć wysokiego napięcia, tylko faktycznie jest to będę konsekwentnie krok po kroku po jednej sieci w krótkich odstępach czasowych jest zamykana, wszystko jest realizowane, bo po prostu jest tutaj bardzo duże stężenie tego prądu, znaczy jest po prostu bardzo duży przekaz tego prądu w tym miejscu i jest to dosyć ważne miejsce, dlatego też nie można tego wszystkiego zrobić naraz. Niemniej prace postępują i o ile wiemy, że STP ma być oddane do użytku tak w 2026 roku na spokojnie, na koniec roku ma być gotowe. No to niemniej, jak widzicie, właśnie prace tutaj są aktualnie realizowane. I tu właśnie sobie zobaczmy, jak wygląda ta sieć wysokiego napięcia, która znika. Tu mamy jeszcze faktycznie podwójne słupy. Tu jest ostatni podwójny słup, który w tym miejscu się znajduje, jeszcze z siecią wysokiego napięcia. I następnie ta sieć schodzi na dół na budynki. Ona sobie po prostu leży, że tak to powiem. Jest ściągana. Oczywiście ujęcia są już właściwie sprzed prawie. No, sprzed 1,5 tygodnia, więc możecie zobaczyć, że faktycznie to już się zmieniło, jakbyście teraz tam latali, zobaczyli to z placu budowy. No i to oczywiście cała ta część, jeżeli chodzi o wysokie napięcie, jest chowana pod ziemię. Normalnie tam będzie to po prostu przewodami i kablami schowane, tak jak tu już widzicie, to wszystkie te okablowania są tutaj schowane, tylko faktycznie chodzi o sam proces przepięcia z właśnie części nadpowietrznej do części podziemnej i to nie jest proces, który trwa, nie wiem, 2 dni czy weekend, to zazwyczaj jest proces, który trwa od miesiąca do 2 miesięcy. Żeby to wszystko po prostu w tym miejscu skorygować, zrealizować i aby to po prostu udało się wszystko w tym miejscu wykonać. Niemniej oczywiście prace w tym temacie są realizowane, no i do momentu, kiedy cała sieć wysokiego napięcia nie zniknie z STP Karolin, nie wszystkie budynki po prostu mogą jeszcze powstawać. Tu są już 2 słupy, które faktycznie są schowane pod ziemię. Jak widzicie, cała ta część podziemna jest tutaj już zrealizowana. I wszystko schodzi na poziom -1, a tu z kolei możemy zobaczyć właśnie jeden z tych słupów, jeszcze już właśnie bez sieci, a w tym miejscu ciągną się właśnie te przewody. Przewody, które już są bez napięcia, znaczy dajcie na komentarzach, co to są przewody, znaczy wiem, że to nie są kable, to są przewody, z tego co pamiętam, właśnie które są bez izolacji w tym miejscu i ciągną się po prostu już po samym STP. Oczywiście pod nimi nie pracują żadni pracownicy, niemniej w ten sposób jest po prostu to wszystko ściągane aktualnie, tak aby można było wykonać fundamenty i pozostałe budynki. W tym miejscu właśnie nie można było realizować prac, jeżeli chodzi o elektrowozownię, bo ile fundamenty samych budynków w miarę powstały, tam gdzie dało się to zrealizować, o tyle żadnych wyższych elementów nie dało się w tym miejscu po prostu rozpocząć, jeżeli chodzi o budowę. Tu z kolei widzimy kraniec stacji metra Karolin, za którą stacją metra Karolin dalej się ciągnie wylot z tunelu. Oczywiście tego wylotu w tym miejscu nie ma, tak jak powiedziałem, nie można było realizować tych prac w tym miejscu. Tu akurat faktycznie tunel oczywiście się znajduje pod ziemią. Niemniej nie mógł wjechać tutaj większy, ciężki sprzęt, aby to wszystko tutaj zrealizować, dlatego też sam wylot znajduje się na tym odcinku i w teorii ma być całkowicie zadaszony zgodnie z wizualizacjami, ale patrząc na aktualne zaawansowanie tej budowy, można by właściwie stwierdzić, że tak nie będzie to wyglądać. Po prawej stronie widzimy nastawnię, która jest już powoli, znaczy jeżeli chodzi o część kumulatorową, to właściwie jest już prawie całkowicie gotowa i powoli jakieś tam mniejsze prace wykończeniowe może zaczynają się, chociaż jeszcze widzimy, że tam faktycznie nie ma jeszcze całkowicie z połączonego stropu na poziomie -2 i na poziomie 2 i 3. A tu jest właśnie ten zjazd do tunelu na dół do metra. Ten zjazd będzie prowadzony dla 4 torów. Więc tutaj pociągi będą mogły wjeżdżać łącznie aż 4 w jedną czy w drugą stronę. Jak widzicie, jest on bardzo szeroki. Na STP kabaty, na kabatach na pierwszej linii metra jest wylot dla 3 torów. Tu mamy wylot dla 4 torów. Także każdy tor, który kończy swoją trasę i jest po prostu torem krańcowym i torem odstawczym za stacją metra Karolin, ma wylot tutaj na powierzchni również na STP Karolin. A tego też nie będzie łatwo wybudować samego metra dalej, jeżeli chodzi o Ursus. I odpowiadając na wasze pytania, bo to się pojawia notorycznie w filmach,
Czemu metro na Ursus nie powstaje? Czemu właśnie nie powstaje specjalna część projektowa, żeby można było na spokojnie wiedzieć, że jakichś większych ingerencji w metro Koronin wybudować? Odpowiadam wam bardzo prosto. Same Studium Warszawy, które się pojawiło w 2023 roku, zostało wtedy opublikowane, więc dopiero od tamtego czasu można było projektować i myśleć o tym, że metro będzie jechać dalej, bo były oficjalne projekty i oficjalne plany. A metro w tym miejscu na Karolinie rozpoczęło swoje pierwsze prace budowlane, a właściwie pierwsze prace przygotowawcze pod teren w grudniu 2022 roku, co oznacza, że to było mniej więcej pół roku przed ogłoszeniem tego, a samo projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń w tym miejscu trwało dużo, dużo dłużej. Więc siłą rzeczy rozumiecie, że po prostu nie dało się zakończyć przestrzeni. No i tak to wygląda. Tu z kolei widzimy, że już jest wykańczone nawet od środka myjnia po prawej stronie, bo to jest myjnia i odkurzacz dla całych wagonów, a w tym miejscu pierwsze rozjazdy na STP Karolin się pojawiają. Jak widzicie, są one na drewnianych podkładach i to, że to będzie to wszystko na drewnianych podkładach, już można było zobaczyć od dłuższego czasu, bo te drewniane podkłady się zaczęły pojawiać dookoła całej stacji, w różnych miejscach, oczywiście szyny. Nie jest to nic dziwnego, bo oczywiście metro raczej lubi drewniane podkłady niż betonowe, patrząc chociażby nawet na kątek krańcowy, które się znajdują za stacją metra, jak dobrze pamiętam, Bemowo, tam są ostatnie tory pod ziemią nawet zrobione na drewnianych podkładach, co może niektórych zdziwić. A tu z kolei mamy kolejne trzy elektrowozownie numer 9, 8 i 7, które się w tym miejscu znajdują, a tam dalej taki mały budyneczek, ale jednak dwupiętrowy, czy parter i pierwsze piętro, zarysowuje nam się jako budynek numer 24B, czyli oczywiście wartownia i biuro przepustek. Jeżeli chodzi o same wejście na STP, będą 4 w teorii, w praktyce może i nawet trochę więcej, bo patrząc na to, jak tutaj to będzie wszystko zlokalizowane, to może ciekawie wyjść. Główne dwa są wejścia przy Zasselgrossem i w tym miejscu właśnie tutaj, gdzie aktualnie jest zasadnicze budowy, jeżeli chodzi o szyny, podkłady. Tu będzie jeden duży parking dla wszystkich pracowników, tak samo jak na STP Kabaty przed samym zakładem, czyli przed samym wjazdem na teren, tylko po prostu dla wszystkich osób, które będą przyjeżdżać w tym miejscu. A z ciekawostek, jeżeli chodzi o te ekrany akustyczne, to tutaj się pojawiły dookoła Instytutu Energetyki w tym miejscu. One w tym miejscu już jak są, tak już pozostają na cały czas. W tym miejscu one po prostu będą chronić przed hałasami z metra Kabaty, z tego, przed Instytutem Energii, żeby po prostu tam było ciszej. Natomiast jak widzicie, elektrowozownie tutaj te szyby już są całkowicie ładnie zadysowane. Aktualnie trwa wykończenie już nie tylko i wyłącznie zewnętrzne, ale już nawet wewnętrzne suwnice tam już są zamontowane. Z tego co widzimy, jeżeli. Znaczy tam chyba nie ma suwnic, co pamiętam, chociaż chyba nie, jakieś były suwnice nawet w elektrowozowniach. Niemniej, jak to widzicie, tak to się prezentuje. Tu z kolei mamy budynek numer 23. Jest to budynek, który jest warsztatem służb utrzymania infrastruktury, czyli po prostu wszystkie pojazdy spalinowe, wszystkie inne pojazdy, czy to kołowe, czy to torowe, w tym miejscu będą naprawiane, jeżeli chodzi o jakieś większe naprawy. Jest to bardzo długi budynek, bo po prostu różnego rodzaju sprzęty i różnego rodzaju elementy w tym miejscu będą musiały być naprawione od wózków, przez pudła, przez jakieś mniejsze, większe elementy dla wszystkich z tych pojazdów w tym miejscu będzie realizowane. Będzie też na dworze suwnica tutaj zainstalowana, tutaj po prostu jeszcze w tym momencie oczywiście rzecz jasna nie ma. Trochę też pomieszczeń biurowych znajdujących się na poziomach wyższych w tym miejscu będzie. No i tak to się mniej więcej prezentuje. Jak widzicie, budynek jest już właściwie kubatorowo jest całkowicie gotowy. Wykończeniowo z zewnątrz też w miarę jest gotowy. Mamy już okna zamontowane. Nie mamy jeszcze oczywiście bram zamontowanych. Widzimy też już mniej więcej zarysowane części podbudów betonowych, jeżeli chodzi o torowiska wjazdowe. No i powoli trwają już teraz większe i mniejsze, jeżeli chodzi o wykończenie wewnętrzne tych budynków, podobnie jak elektrowozowni 7, 8 i 9. To widzieliście przed chwilą. A tu widzicie budynek numer 16 i 27, czyli budynek hali taboru pomocniczego, jak i również 27, czyli oczywiście zajezdnia taboru specjalnego, tutaj tam się znajduje. A tu widzicie aleję jedną drzew, no i oczywiście po prawej stronie rzecz jasna pojawia się ta część trzech elektrowozowni, które jak widzicie też już prawie wszystkie okna w tym miejscu są zainstalowane. No a tu dalej mam oczywiście linię kolejową, którą tędy pociągi jadą zazwyczaj jadące z linii kolejowej przez Orzeszów Mazowiecki, Sochaczew i tak dalej, jadące w kierunku Warszawy Gdańskiej, czyli jakieś pociągi pospieszne typu Berlin Express służące z poranu 5 Warszawy Gdańskiej. No ale tutaj wracając do metra, jak to wszystko w tym miejscu wygląda?
No, zacznijmy od tego, co się znajduje tutaj z boku. To jest 26 budynek, który wygląda już całkiem ładnie. Jest to magazyn odpadów. Zaraz obok niego znajduje się podobny budynek w teorii, czyli oczywiście magazyn materiałów łatwopalnych i gazów technicznych. Obydwa budynki, jak widzicie, z zewnątrz są już całkowicie właściwie wykończone. Oczywiście wewnątrz jeszcze większe prace się nie rozpoczęły. A następnie tu z boku widzimy garaż. Garaż budynek numer 31. Czyli warsztat samochodowy, który się w tym miejscu znajduje. Następny kolejny zbiornik retencyjny, który jest ścięty po kosie, ponieważ w tym miejscu będzie się znajdować łuk kolejowy, a mianowicie obważanek, który będzie dookoła całych tych wszystkich budynków, które teraz właśnie wymieniłem. Tak, aby na spokojnie, jeżeli nie będzie potrzeby, jeżeli po prostu pociąg metra nie będzie wrzucony na tokarkę podtorową, mógł po prostu objechać całe te trzy właściwie duże obiekty, budynki dookoła i w ten sposób po prostu będą wyrównane wszystkie osie, jeżeli chodzi o pociągi. Tymczasem w tym miejscu widzimy już podbudowę początkową pod całe to rozjazdy i torowisko kolejowe, które w tym miejscu będzie oczywiście zainstalowane. Rzecz jasna, większość torów w tym miejscu będzie miała trzecią szynę, więc będzie po prostu zelektryfikowana, tak aby pociągi metra mogły na spokojnie się tutaj przemieszczać bez taboru pomocniczego spalinowego, czy też innego. Jeżeli metro zakupi jakieś pojazdy wodorowe, to oczywiście też takie mogłyby tutaj funkcjonować. Niemniej infrastruktury pod wagony wodorowe w tym miejscu na STP Karolin inaczej nie ma, no bo po prostu też takiego taboru aktualnie jeszcze zbytnio nie ma, jeżeli chodzi o całą obsługę metra. No i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jak widzicie, budynki po tej części, po stronie zachodniej, są już właściwie wykańczane. Widać, że już pojawiają się nowe rozjazdy. Po drugiej stronie jest trochę gorzej, bo jeszcze sieć wysokiego napięcia jest schowana w poszczególnych miejscach. Niemniej prace całkiem ładnie postępują do przodu i nie można im zarzucić, że się nic nie dzieje na budowie, bo jak widzicie, nawet na tych ujęciach faktycznie trochę tych osób tutaj jeździ na budowie, jest, pracują, robią swoje. No i w momencie, kiedy sieć wysokiego napięcia całkowicie zniknie, będziemy mogli patrzeć na to dużo lepiej. Oczywiście rzecz jasna, tak jak powiedziałem, nie jeden raz, STP Karolin będzie tylko wyłącznie stacją techniczną, nie będzie tutaj żadnych pasażerów, pomijając jakieś dni transportu publicznego, nie będzie też dojazdu do Warszawa Gołąbki w tym miejscu, a jeżeli chodzi o wejście na same STP Mory, tak jak powiedziałem, będzie ich całkiem dużo. Po pierwsze, po prawej stronie tutaj pod wiaduktem będzie jedno z wejść na STP Karolin, następnie kolejne za aleją drzew przy dużym parkingu dla wszystkich osób, kolejne z tyłu za Tesco starym, no i kolejne przy Selgrosie. Także tych wejść trochę będzie. Oczywiście dwa główne, tak jak powiedziałem, będą przy Selgrosie i tutaj przy tym dużym parkingu. Niemniej jak coś, wejść technicznych dla metra z bramami awaryjnymi będzie dużo więcej. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki film z STP Karolin Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcesz więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dźwięk zwrotek. Kolejny film z budowy metra pojawi się w kolejnym miesiącu, czyli już w październiku 2024, bo to są ujęcia z sierpnia 2024. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Jak widzicie, trochę filmów jest ostatnio mniej, bo ja jestem chory. Pewnie też to słyszycie w moim głosie, więc baczcie, bo pewnie jeszcze bardziej mówię niezrozumiale niż zazwyczaj. I niestety się rozchorowałem ostatnio po paru moich przygodach. No i mam nadzieję, że już na dniach wrócę do sił, bo faktycznie wyjeżdżam na swoją działkę i tam też będę trochę nagrywać więcej filmów z dalszej okolicy. No jak coś, jeżeli chcielibyście zobaczyć filmy o Karolinie, Chrzanowie i Lazurowie, to oczywiście o tych stacjach pojawił się też ostatnio film z Zataszamy do metra Karolin. Do zobaczenia tymczasem w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!